Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do skansenu w Siedzinie Muzeum Kultury Ludowej. Nasz skansen powstał w 1963 roku i mamy tutaj 8 obiektów. Są to zabudowania domostwa, zabudowania gospodarcze, ale też infrastruktura typu młyn czy kuźnia, infrastruktura pomocnicza, która w dawnej wsi pełniła bardzo ważną rolę. Nasz skansen powstał w 1963 roku i od tego czasu rozwijamy się. Byliśmy przez bardzo długi okres czasu częścią, filią Orawskiego Parku Etnograficznego. Od 10 lat skansen w Siedzinie Muzeum Kultury Ludowej to instytucja kultury gminy Bystra Siedzina. Budownictwo zagrodowe w Siedzinie i okolicy. Aby w należyty sposób scharakteryzować dawne budownictwo w Siedzinie czy najbliższej okolicy, nadmienić trzeba, że nie była to żadna unikatowa architektura. Bardzo podobnie wyglądały zagrody chłopskie w wielu okolicznych wsiach. W opracowaniu pana Marka Grabskiego Budownictwo drewniane, które zawiera książka Kultura ludowa górali kliszczackich, czytamy, że wpływ na urządzenie wsi zagród niewątpliwie miał typ gospodarki, jaki dana wieś prowadziła, i w przypadku Siedziny była to typowa gospodarka określana jako łanowo-leśna, czyli uprawa łanów, roli, a także wypas owiec, bydła i wykorzystywanie przydziałów leśnych do pozyskiwania drewna, poszerzania areału pastwisk, a także do korzystania z innych zasobów lasu. Pani dr Urszula Janicka-Krzywda zaliczała część Siedziny, tak jak i okoliczne miejscowości położone w stronę Krakowa, do grupy etnograficznej, jaką są Kliszczacy. Górna część wsi zaliczona została przez etnografów do górali babiogórskich. Stąd też mogąca pojawiać się różnorodność czy połączenie wielu elementów niejako różnych grup etnograficznych, jednak elementy łączyły się, przeplatały, bo te dwie grupy etnograficzne żyły w obrębie jednej wsi. Łączyło się i przeplatało ze sobą wiele elementów kultury dziś określanej mianem kultury ludowej. W wielu działaniach dawnych pokoleń, w tym właśnie w sposobach budowania zagród, możemy znaleźć wpływy kultur określanych jako kliszczacka, jak i babiogórska. Zagrody tego terenu, podobnie jak w innych regionach Karpat, cechowały się regularnością form. Zabudowania posadowione były na bazie prostokąta. W Siedzinie dominowały zagrody jednobudynkowe, czyli mieszczące pod jednym dachem pomieszczenie mieszkalne i gospodarcze. W skład zagrody chłopskiej wchodziły zabudowane jednym dachem, połączone ścianami, pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze, oplatające boczne i tylne ściany zabudowań kuce, czyli magazyny na siano, słomę czy opał, spichlerze. Często były one położone poza obrębem właściwej zagrody, której granice wyznaczały proste żerdziowe płoty, ale w obrębie płotu była też infrastruktura pomocnicza, często studnie, drewutnie. Zagroda miejsce życia i pracy jednej, często wielopokoleniowej rodziny. Dawna chałupa, pomieszczenie przeznaczone do mieszkania, zajmowała ona nierzadko mniejszą przestrzeń w porównaniu do całości zabudowania. Szerokofrontowa chałupa z oknami na południe składała się z sieni, z której bezpośrednio wchodziło się do izby zwanej piekarnią. Jest to odpowiednik dzisiejszej kuchni i często było to jedyne pomieszczenie mieszkalne w domu. W przypadku chałup dwuizbowych z piekarni wchodziło się do świetnicy, odpowiednik dzisiejszego pokoju, sypialni. Przedłużeniem chałupy po drugiej stronie sieni była stodoła lub stajnia. Częściej stajnia, którą umieszczano pomiędzy sienią a stodołą. W części wsi funkcjonowały także zabudowania złożone z dwóch osobnych budynków, w których jeden był mieszkalny, a drugi
gospodarczy. Na terenie skansenu możemy zobaczyć obydwa typy zagród. Zagrodę zbudowaną w jednym ciągu, gdzie pod jednym dachem są pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze, ale też fragmenty zagród dwubudynkowych, z których na teren skansenu przywiezione zostały tylko chałupy, domy, a stodoły bądź zostały na miejscu, na którym stały, bądź też zostały rozebrane i w ich miejsce powstały nowe zabudowania. Zagrody rozmieszczone były w zwartej zabudowie, najczęściej frontem na południe, usytuowane równolegle do drogi. Przykładem budownictwa określanego jako zagrodowe na terenie skansenu w Siedzinie są właśnie budynki typu chałupa gałki translokowana na teren skansenu z sąsiedniej Bystrej. No i też pozostałe budynki, domy, chałupy drewniane to chałupa Banasika, chałupa Anny Kozioł i chałupa siedzińskiego wójta o nazwisku Maj. Najstarsza chałupa Banasika to część zabudowania dwubudynkowego i na terenie skansenu stoi tylko chałupa. Głównym budulcem używanym do wykonania zagród było drewno, najczęściej jodłowe lub świerkowe, bardzo rzadko sosnowe. Belki ścian budynków stanowiły okorowane okrąglaki lub cięte z nich na pół bardziej lub mniej obrabiane bele drewniane płazy, które wiązano na węgłach i ścianach działowych na obłap. Taki węgiel nazywano też, że jest gładki lub płaski, zacinany na tak zwany rybi, jaskółczy ogon. Szpary pomiędzy belkami uszczelniano mchem, który następnie smarowano gliną zmieszaną z wapnem. Z rąb stawiano pierwotnie bezpośrednio na podłożu. Z czasem zaczęto go umieszczać na kamiennych peckach punktowo rozmieszczonych pod podwaliną, czyli pierwszą belką z rębu. W późniejszym okresie zastosowanie znalazła także wykonana z kamienia podmurówka, zwłaszcza pod frontową ścianą, bardzo często z powodu nierówności terenu. Zwieńczeniem ścian była powała, czyli umieszczony na tragarzach strop z główną belką zwaną sosręb, wiążącą ściany i legary w poprzek. W piekarni powała była bardzo wysoko i na nią składały się cieńsze belki drewniane, okrągłe, a na środku pomieszczenia znajdował się otwór dymny, woźnica, który był otwierany po to, by wypuścić z pomieszczenia nadmiar nagromadzonego dymu. W tym pomieszczeniu bowiem źródłem energii był otwarty ogień, który płonął na palenisku. Charakterystyczne dla tego regionu jest także dwuspadowy dach. Przyczółkowo-naczółkowy, o konstrukcji krokwiowo-płatwiowej. W dolnej części dach oparty na sięgających poza ściany tragarze, wypuszczone z konstrukcji pułapu, ze strzechą opuszczoną nisko nad oknem. Kubaturowo duża bryła dachu niejako przygniatała znajdującą się pod nim chałupę. Dach pokryty był na naszym terenie tylko i wyłącznie gątami. Bardzo rzadko na dachach stodół czy różnego rodzaju kuc, drewutni pojawiała się dranica. Gąty ciosane, szczypane z kawałka drewna i obrabiane ręcznie wykonywane były w każdym domu. Praktycznie pracownia gąciarska była w każdej chałupie, bo każdy gospodarz chciał przez zimę zrobić ze 2-3 kopy gątów po to, aby móc je wymienić, gdy te na dachach okażą się uszkodzone, a można też było gąty sprzedać. I jako charakterystyczny na naszym terenie uważany jest dach półszczytowy, czyli ten przejściowy pomiędzy dwu- a czterospadowym. Dach, w którym przestrzenie szczytowe zabudowane są strzechą praktycznie do połowy szczytu. W połaci dachowej obowiązkowe są dymniki nad pomieszczeniami mieszkalnymi, służące odprowadzaniu dymu na zewnątrz, często w przestrzeni pod dachem znajdowały się różnego rodzaju kuce, zabudowana przestrzeń od ściany do końca strzechy, która wypełniona sianem stanowiła dodatkową izolację przed zimnem. Elementy wykończenia ścian i domu były także z drewna. Małe okna, często z okiennicami i niskie, masywne drzwi z wysokimi progami zapobiegały nadmiernym stratom bardzo cennego ciepła. Na uwagę zasługują motywy zdobnicze okien, okiennic,
drzwi bądź belek z osrębów. Drzwi, prozaiczny otwór w ścianie umożliwiający komunikację, tak naprawdę były i są wynalazkiem architektonicznym o absolutnie niebywałym znaczeniu. To drzwi bowiem odgradzają naszą przestrzeń życia od reszty świata. To ich otwarcie, zamknięcie symbolizuje naszą chęć bądź też niechęć do kontaktu ze światem za drzwiami. To wreszcie przez drzwi mogli do domu wejść wędrowcy, którzy zwracali uwagę na pięknie wykonane drzwi, pięknie ozdobione, okazałe. Były one niewątpliwie dowodem na zamożność gazdy. Ale to też przez te drzwi mogli do domu dostać się źli ludzie bądź też złe moce. Stąd też cała gama magicznych symboli, znaków, często umieszczonych nad drzwiami oraz na sosrębie, czyli głównej belce pod powałą we świetnicy. Od wieków takimi symbolami były lilijki, kwiatusie, bardziej lub mniej zdobione rozety. Według dr Justyny Cząstki-Kłapyta, etnologa, antropologa kultury, rozeta, gwiazda heksagonalna, to motyw zdobniczy znany na terenie Karpat, archaiczny symbol słońca, pozostałość po czasach przedchrześcijańskich, i wykuwane na kamieniach czy rzeźbiony w drewnie, rozeta miała jedno zadanie. Chronić, zabezpieczyć domostwo przed złem, przynieść dobrobyt i gwarantować rodzinie płodność i wszelką pomyślność. Umieszczone zawsze w centralnej części domu były bardziej ozdobione lub skromniejsze. Oczywiście, jak łatwo się domyślić, im bardziej ozdobiona rozeta, tym lepiej miało się wieść domownikom. Dziś rozeta pełni już tylko dekoracyjną rolę. Główne cechy dawnego budownictwa tych terenów to prostota formy, wykonanie surowe z wykorzystaniem rozwiązań wypracowanych przez pokolenia, to trwałość, to poszanowanie praw przyrody, to wreszcie magia wiary i symbolu. W każdej zagrodzie, zabudowaniu panująca harmonia, która do dziś inspiruje, gdyż przecież człowiek to część natury. Tak ją postrzegali nasi ojcowie, pełni pokory wobec przyrody i tego, co niesie z sobą życie. Szanowni Państwo, witam Państwa w chałupie Banasika, najstarszym obiekcie na naszym terenie. Chałupa jest z 1807 roku. I jest to wyjątkowo ładny budynek. Ogrzewany był, jak wszystkie chałupy z tego okresu, piecem, paleniskiem, czyli ogień, który płonął na palenisku. Dziś byśmy powiedzieli, że jest to piec, ale to było po prostu ognisko, które płonęło w chałupie. Nie było podłogi drewnianej, tylko było klepisko. W tym pomieszczeniu, w piekarni, bo w ten sam sposób, czyli napalane żywym ogniem, był piec chlebowy, w którym pieczono chleb. I stąd nazwa piekarnia. W piekarni toczyło się codzienne życie całej rodziny pod ławami, pod oknem albo w pobliżu pieca. Często schronienie znajdowały małe zwierzęta gospodarskie, które przyszły na świat w stajni. Było zimno, trzeba je było przynieść do chałupy. Piec, który funkcjonował w tym budynku, dawna forma ogrzewania. W późniejszym okresie już przewody kominowe i komin i podłączony do niego piec, w piecu wbudowany kociołek. Była też taka przejściowa forma, czyli piec z odprowadzonym do góry dymem i pod powałą dym skierowany był do woźnicy znajdującej się w powale. Chałupa wyposażona w bardzo proste sprzęty, wykonane z drewna ręcznie przez gospodarzy. Jeżeli ktoś nie miał na tyle zdolności, żeby zrobić prosty stół, czy szafkę, czy ławę, pomocą służył zdolniejszy sąsiad. Można było zamówić
u kogoś rodzaju stolarza, ale to nie ma nic wspólnego z warsztatem stolarskim w dzisiejszym rozumieniu. Na wyposażeniu każdej chałupy był stół stolarski, zwany warsztatem stolarskim, w którym były odpowiednie miejsca, żeby można było zamontować uchwyty, coś w rodzaju imadła do przytrzymania potrzebnych do obróbki kawałków drewna i za pomocą prostych narzędzi wykonywano wyposażenie chałup. Właśnie stoły, ławy, stołki, szafki, skrzynie, łóżka. Wszystko to, co stanowiło wyposażenie chałupy, było wykonane w domu, w danym gospodarstwie, bądź też w najbliższym sąsiedztwie. Wieś była samowystarczalna, w zasadzie każde gospodarstwo było samowystarczalne, zabezpieczało podstawowe potrzeby domowników, w zasadzie każde potrzeby. Tak, jeżeli chodzi o wykonanie domu, wyposażenia tego domu, zabezpieczenie pożywienia, wytwarzanie ubrań. To wszystko było domeną naszych przodków. Oni po prostu to wszystko umieli, potrafili wykorzystać wszelkie materiały, nic nie mogło się zmarnować i wszystko było wykorzystane po to, aby służyć ludziom, aby służyć domownikom. Nie robiono oczywiście niczego na zapas, nie robiono po to, żeby na chwilę poużywać i żeby to wyrzucić. To jest już nasza cecha, że nabywamy wielką ilość towarów, którą następnie jakoś tak niespecjalnie szanujemy. Dawni ludzie każdą wytworzoną rzecz szanowali, bo też była ona okupiona ogromną ilością pracy, wymagała wielu wyrzeczeń, wymagała wielu umiejętności, więc jeżeli już się znalazła na wyposażeniu domu, była używana przez kolejne pokolenia i nieraz służyła bardzo, bardzo długo. Wszystkie proste narzędzia, wszystkie sprzęty, to wszystko było wykonane w domu. Na wyposażeniu świetnicy tej drugiej izby w tej chałupie, bo to jest chałupa dwuizbowa, znajdziemy półki na niej, nad półkami specyficznie powieszone obrazy świętych, do których to mieszkańcy tego domu mieli nabożeństwo. Oczywiście ołtarze, ołtarzyki, miejsca, w których gromadzono się na modlitwę. Z bardzo prostej przyczyny do kościoła nieraz było bardzo daleko i trzeba było chwilę modlitwy i rozmowy z Bogiem. Do tego służył dom. Rozmodlony dom, w domach, w których symbole pozostałości z czasów przedchrześcijańskich przeplatają się z wiarą w jednego Boga. To domy rozmodlone na stolikach, na komodach znajdziemy modlitewniki, a w nich specjalne modlitwy na każdy okres w roku liturgicznym. Z nich korzystali mieszkańcy, którzy w pewnym momencie już dość powszechnie nabyli umiejętność czytania i z tych pomocy w modlitwie korzystali.